Przed Biofarmem Basketem Poznań jest seria meczów, które zadecydują o tym, czy Biofarm Basket Poznań zagra w fazie play-off tego sezonu pierwszej ligi koszykówki na elektryzująco zapowiadające się spotkanie z Eneą Astorią Bydgoszcz. Zapraszają Wasia Brytniewska i Sebastian Kierzek. W hali Citizen trwają prezentacje obydwu zespołów. Już się właściwie zakończyły. Zacznijmy od drużyny gospodarzy, zacznijmy od Biofarmu Basketu. W Biofarmie na dzisiejsze spotkanie na parkiecie Przemysław Szurek powołał zawodników następujących. Z numerem 0 Mariusz Konopacki, z numerem 3 Michał Samsonowicz, z numerem 5 Marcin Tomaszewski, z 6 Jakub Fischer, z 7 zagra Dawid Gruszczyński, z 9 Filip Struski, z 12 Adam Metelski, z 13 Mikołaj Czyż, z 14 Mikołaj Kurpisz i z numerem 55 kapitan drużyny Piotr Wieloch. Trenerem jest oczywiście Przemysław Szurek. Z kolei goście dzisiejsi Biofarmu Basketu, czyli Enea Astoria Bydgoszcz, przystępuje do rywalizacji w następującym zestawieniu zawodników. Numer 0 Patryk Gospodarek, 3 Bogdan Korniec, 4 Dorian Szytenholm, 5 Michał Aleksandrowicz, 10 Mateusz Bierwagen, 11 Bartosz Pochocki, 14 Mikołaj Grot, 15 Mateusz Fac, 21 Paweł Śpica, 55 Łukasz Frontkiewicz, 92 Adrian Barszczyk. Trenerem Enei Astorii Bydgoszcz jest Konrad Kaźmierczyk. Można powiedzieć, że Enea Astoria Bydgoszcz jest na fali kilku zwycięstw ostatnich. Bardzo dobry okres teraz w drużynie Konrada Kaźmierczyka. W poprzedniej kolejce Astoria u siebie pokonała Kotwicę Kołobrzeg 96-80, a jeszcze wcześniej na wyjeździe Pogoń Prudnik 90-83 i wcześniej Siarkę Tarnobrzeg 87-74. Biofarm może być taki podrażniony ostatnią porażką we Wrocławiu. Nie będzie miał dzisiaj łatwo z Bydgoszczanami. Dokładnie tak, zwłaszcza, że zarówno przed zespołem z Poznania, jak i tym z Bydgoszczy, te mecze, które niedługo się odbędą, ten mecz dzisiejszy i następne kolejki, to będą najważniejsze mecze przy okazji tego, aby wejść do tych dalszej fazy rozgrywek, czyli do tak zwanych play-offów. Pierwsze 8 zespołów zagra w fazie play-off. Biofarm w tym momencie jest na miejscu 11. Mam 34 punkty po 24 meczach. Tyle samo meczów ma rozegrane Enea Astoria Bydgoszcz i punkt więcej. I bydgoszczanie są na miejscu 10. Obu zespołom trochę brakuje do tej 8 i na pewno będą walczyć o to, żeby zakwalifikować się do tego, właśnie spełnić ten cel minimum, czyli zakwalifikować się do play-offów. Bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o tę właśnie fazę play-off. Na plus Biofarmowi na pewno hala Citizen, hala w Poznaniu. Biofarm gra dzisiaj u siebie, natomiast zespół z Bydgoszczy na pewno zbudowany tymi 3 tygodniami bez porażki. To w tej fazie rozgrywek bardzo ważne, aby zawodnicy weszli na ten parkiet z dobrą głową, właściwie żeby nie przejmowali się jakimiś poprzednimi meczami. Co niestety w przypadku zawodników trenera Przemysława Szurka może mieć miejsce. Ten środowy mecz we Wrocławiu na pewno trudny do zapomnienia, ale wszyscy wiemy, że trener Przemysław Szurek to doskonały szkoleniowiec i na pewno tak zmotywował swoich zawodników, aby myśleli oni tylko o dzisiejszym spotkaniu. Wspomniałaś o hali. W hali Citizen ostatnio Biofarm wygrał. Biofarm pokonał w swojej hali Sokół Łańcuch 86-75 i być może dzisiaj będzie w stanie tę pasę kontynuować. Obie piątki wyjściowe już są na parkiecie w drużynie Biofarmu. Widzimy rozgrywającego Piotra Wielocha, jest Filip Struski, Adam Metelski, Mikołaj Kurpisz i Jakub Fischer. Po stronie drużyny z Bydgoszczy mamy Łukasza Frąckiewicza, mamy oprócz niego jeszcze zawodnika Pawła Śpicę, z numerem 11 na parkiecie Bartosz Pochocki, tutaj pod koszem z 92 Adrian Barszczyk i zawodnik z numerem 15, najmłodszy zawodnik w drużyny gości, Mateusz Fac. Piłka wygrana przez Adama Metelskiego, piłka dla Biofarmu Basketu. Sędziowie jednak zatrzymali grę i będą rozpoczynać za linii bocznej. Tam widzimy już Filipa Struskiego ustawionego. Kibice gromadzą się jeszcze w hali Citizen. Dzisiaj prawie w całości wypełnione te trybuny hali AWF-u, hali Citizen. I rozpoczynamy to niezwykle ważne w kontekście układu tabeli spotkanie w pierwszej lidze koszykówki.
Poza tym to spotkanie też będzie takim spotkaniem wyrównanym, bo przecież poprzedni mecz tych dwóch drużyn Biofarm Basket przegrał jednym punktem 69-68. Do końca wtedy walczyły obie drużyny o zwycięstwo. Kapitan Piotr Wieloch rozpoczyna w Biofarmie. Kulpisz do Jakuba Fischera. Fischer być może sam będzie zdecydował się rzucić. Jeszcze zbiera Filip Struski i Filip Struski dobija skutecznie za dwa i Biofarm wychodzi na prowadzenie. Dobry początek Biofarmu, tak jak było we Wrocławiu, też bardzo dobrze rozpoczęli, wygrali pierwszą kwartę. Później ostatecznie Śląsk zdołał odrobić te straty. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Pierwsza akcja Astorii Bydgoszcz zatrzymana, ale teraz błąd w wyprowadzeniu piłki Jakuba Fischera i bydgoszczanie, a konkretnie Łukasz Frąckiewicz zdobywa dwa punkty. Piotr Wieloch teraz przy rozegraniu piłki, on podaje do Filipa Struskiego, który do Mikołaja Kurpisza, ten do Fischera, ponownie Struski. Próbują tam przedrzeć się pod kosz, ale dojrzał on Mikołaja Kurpisza, który właśnie popisuje z tą swoją trójką. Te trójki Mikołaja Kurpisza to chyba już jego taki znak rozpoznawczy. Wielokrotnie pokazywał Mikołaj Kurpisz, że potrafi rzucać z dystansu, chociażby w derbach w Lesznie. Był takim motorem napędowym Biofarmu, ale teraz odpowiedź, również odpowiedź skuteczna w drużynie Enei Astorii za trzy Bartosz Pochocki. A więc nie byli dłużni, jednak widzimy na tablicy, to był jednak rzut za dwa. Musiał tam nadepnąć na linię Bartosz Pochocki. I Biofarm. Piotr Wieloch do Adama Metelskiego. Pierwszy raz Adam Metelski pod koszem do Jakuba Fischera. Bardzo dobre wejście Jakuba Fischera i skutecznie wykańcza akcję Biofarm na trzypunktowym prowadzeniu. To ważne, żeby Biofarm od początku tego spotkania wszedł dobrze w mecz, bo przecież ostatnio jak we Wrocławiu słuchałam waszej transmisji, to przecież powiedzieliście, że Biofarm Basket Poznań tylko raz do meczu z Wrocławiem wygrał pierwszą kwartę, dlatego ważne, aby ten bilans nieco uległ poprawie. Teraz akcja Enei Astorii. Był tam faul i będą rzuty osobiste, pierwsze rzuty osobiste w tym meczu dla bydgoszczan z numerem 55 Łukasz Frąckiewicz będzie na linii rzutów osobistych. Jesteśmy ponownie w hali Citizenu. Drobne problemy techniczne stopedowały drużyny z Bydgoszczy, dlatego trener Konrad Kazmierczyk poprosił o czas, aby porozmawiać ze swoimi zawodnikami i przekazać im wskazówki może jak nie dopuścić do tego, aby Biofarm Basket Poznań powiększał swoje prowadzenie do końca upływu tej pierwszej kwarty. Więcej do przekazania swoim zawodnikom ma Konrad Kazmierczyk.
oni muszą podnieść tę rękawicę, którą Biofarm im rzucił, to wyzwanie, które teraz Biofarm, to ten świetny początek Biofarmu. Często narzekaliśmy na początki Biofarmu, na to, że rzadko kiedy wygrywa pierwsze kwarty. To się rzadko zdarzało. Wygrał we Wrocławiu, udało się wygrać we Wrocławiu. Teraz wszystko jest na dobrej drodze, ma 3 minuty i 45 sekund. Biofarm również prowadzi i to prowadzi znacznie, bo prowadzi aż 8 punktami. Wszyscy doskonale wiemy, że Biofarm Basket Poznań ma o co walczyć. Na pewno marzą się takie mecze jak właśnie z Legią w tamtym sezonie, kiedy to Biofarm Basket Poznań do tych playoffów awansował i wszyscy mogliśmy obejrzeć fantastyczne spotkanie zarówno ze strony Legii Warszawa, jak ze strony Biofarmu Basketu Poznań, ale już czas dla trenera Konrada Kaźmierczyka dobiegł końca i rozpoczynamy ostatnie 4 minuty tej pierwszej kwarty. A konkretnie rozpoczyna Michał Aleksandrowicz, teraz Bartosz Pochocki, ponownie Aleksandrowicz, zagranie pod kosz do... Teraz jeszcze cofanie na obwód do Bartosza Pochockiego, taka piłka teraz krąży między zawodnikami Enei Astorii, przerywa akcję Astorii Mikołaj Kurbisz. Właśnie po jedynkach z Legią Warszawa w tym sezonie. Legii już nie ma w pierwszej lidze koszykówki, ale równie elektryzujące mogłyby być pojedynki do farmu, na przykład w Derbach z Jamaleksem Polonią 1912. No zobaczymy. Próba teraz z pół dystansu Bartosza Pochockiego, chyba skuteczna. 15 punktów po stronie Enei Astorii. Teraz Jakub Fischer szybko próbował zagrać do Kurpisza, ale piłka jednak nie dotarła do adresatu. Ale Mikołaj Kurpisz naprawił błąd drużyny, przechwycił on piłkę i teraz Piotr Wieloch będzie rozgrywał kolejną akcję Biofarmu. Jakub Fischer, znowu u Wielocha, po prawej stronie jest Filip Krzyżycki, zastawiać się próbuje Adam Metelski, jednak z pół dystansu Piotr Wieloch, bardzo dobra skuteczność, kapitana Biofarmu Basketu, 23 do 15. Pochocki przeszkadzał Pochockiemu Adam Metelski, ale tutaj był błąd Pochockiego, to Adam Metelski jednak nie był tym, który ostatni dotknął piłkę, to właśnie Bartosz Pochocki i rozpoczyna Piotr Wieloch wspólnie z Jakubem Fischerem. 2 minuty 30 sekund do końca pierwszej kwarty. Tam masz trzech zawodników przy Piotrku Wielochu, na pewno wiedzą, że jest to ważny punkt w rozegraniu tej akcji, ale równie ważnym punktem są trójki Mikołaja Kurpisza i to jest, jeżeli się nie mylę, trzecia albo druga trafiony taki rzut w tym meczu. Mikołaj Kurpisz, tak jak trzeba było widać z perspektywy stanowiska komentatorskiego, popatrzył na linię, dokładnie się cofnął za tę linię i rzucił za trzy. Bardzo dobrze wszedł w to spotkanie Mikołaj Kurpisz. Dwie trójki Kurpisza plus po jednej z Truskiego i Wielocha i mamy w sumie 26 punktów, z czego aż 12 punktów to są rzuty za trzy. Zmiana w czynie Biofarmu, opuścił parkiet Adam Metelski, a pojawił się Mariusz Konopacki. Teraz Michał Aleksandrowicz, który był faulowany przy rzucie w tej poprzedniej akcji, zdobywa pierwszy punkt z tych dwóch rzutów osobistych i zdobywa również 16 punkt dla Enei Astorii Bydgoszcz. 100% skuteczność tego zawodnika w tym elemencie gry, właśnie Michał Aleksandrowicz zdobył 2 punkty, ale Biofarm Basket Poznań już 9 punktów przewagi. Konopacki, Fischer za 3. Kolejna piąta mogła być trójka w drużynie Biofarmu. Jakub Fischer jednak nieskutecznie. Teraz jest szansa dla Bydgoszczan na to, żeby zmniejszyć trochę dystans straty do Biofarmu, ale nie tym razem. Ta akcja znów kończy się niepowodzeniem. Błąd po stronie drużyny Konrada Kaźmierczyka i rozpoczynać będzie Biofarm Basket Poznań. Bocznej Mariusz Konopacki do Piotra Wielocha. 1,5 minuty do końca pierwszej kwarty i wysokie prowadzenie Biofarmu Basketu. Fischer, Wieloch. Jakub Fischer, ponownie do Piotra Wielocha.
atakować. Próbuje Bartosz Kochocki, Wieloch jednak sam i z pół dystansu Piotr Wieloch skutecznie na 6 sekund. Przed końcem tej akcji 28. Już po stronie Biofarmu dobre wejście również Piotra Wielocha. I rzut za 3, także rzuty z pół dystansu i świetne rozgrywanie kapitana Biofarmu. No i jeszcze lepsza zasłona Mikołaja Kurpisza, który tam zrobił miejsce Piotrkowi Wielochowi. A teraz Ena Astoria Bydgoszcz zdobywa 19 punkt. Już niespełna minuta do końca tej pierwszej kwarty tego niezwykle ważnego spotkania. Piotr Wieloch do Filipa Struskiego. Za 3 próbuje Mariusz Konopacki. Piłka po obręczy. Jednak zbierają Bydgoszczanie, zbiera Michał Aleksandrowicz i on rusza z akcją Astorii. Teraz pod kosz wchodzą Bydgoszczanie. Kto to zbierze? Zbiera Mariusz Konopacki w drużynie Biofarmu, ale agresywnie też Bydgoszczanie. Udało się przechwycić tę piłkę, ale jednak nie udało się wykończyć akcji. Patryk Gospodarek próbował z dwutaktu tak podrzucić tą piłkę, aby ona wpadła do kosza. Patryk Gospodarek to jest zawodnik, który w środowym meczu doznał kontuzji kostki. Już w drugiej kwarcie opuścił on boisko, ale widzimy, że kontuzja nie była aż tak poważna, żeby nie mógł on wystąpić w dzisiejszym jakże ważnym spotkaniu. Boisko opuścił teraz Bartosz Pochocki, a na placu gry pojawił się Mateusz Bierwagen. Jeden z najbardziej doświadczonych graczy z Bydgoszczy. Mateusz Bierwagen to jest drugi najskuteczniejszy po Pawle Śpicy zawodnik Enei Astorii. I ostatnia syrena pierwszej kwarty przed chwilą zabrzmiała. 28 do 19, 9-punktowe prowadzenie Biofarmu Basketu Poznań. Druga z rzędu wygrana pierwsza kwarta. Tak było we Wrocławiu, ale tam było wtedy tylko wygrane jednym punktem. Tutaj aż 9, to na pewno dobrze rokuje przed drugą kwartą. Druga kwarta meczu Biofarmu Basketu z Eneą Astorią Bydgoszcz. Mecz 11 Biofarmu z 10 w tabeli Eneą Astorią. Drużyny walczą o fazę play-off. Jak na razie po tym spotkaniu, przed tym spotkaniem bliżej była Enea Astoria, ale Biofarm jest na dobrej drodze po pierwszej kwarcie do tego, żeby ten dystans punktowy w tabeli zmniejszyć. Pierwsza kwarta wygrana, ale jeszcze 3 przed nami. Dorian Schittenholm zostawia piłkę Mateuszowi Bierwagenowi. Bierwagen do Aleksandrowicza. Jakub Fischer próbuje atakować Aleksandrowicza. Biofarm przejmuje piłkę. To był błąd w drużynie Enei Astorii Bydgoszcz. Piłka dla Biofarmu, a więc pierwsza akcja w tej drugiej kwarcie również w drużynie Bydgoszczan nieudana. I to dobra akcja w obronie Marcina Tomaszewskiego, który pojawił się pierwszy raz na boisku właśnie w tej drugiej kwarcie. I teraz on będzie rozgrywał akcję Biofarmu Basketu Poznań do Konopackiego. Konopacki tam dojrzał Filipa Struskiego, który celnie za 3 punkty i już 31 punktów na koncie Biofarmu Basketu Poznań. Ależ ta skuteczność za 3 punkty dzisiaj w drużynie Biofarmu. Kolejna trójka, tym razem Filip Struski i Biofarm odjeżdża punktowo Enei Astorii przede wszystkim właśnie w tym aspekcie gry. Teraz błąd Patryka Gospodarka w rozegraniu, ale jednak poradził sobie 24-letni zawodnik Bydgoszczy.
Teraz pierwszy drużynowy faul Biofarmu Basket Poznań, a dokładnie faul Marcina Tomaszewskiego, który według sędziów pociągał zawodnika drużyny z Bydgoszczy i nie pozwolił mu w rozgrywaniu akcji. Teraz próba za trzy. Piłka po obręczy i zbiera po raz kolejny ma Jakub Fischer. Fischer do Tomaszewskiego. Tomaszewski, jest jeszcze Kurpisz, jest po prawej Mariusz Konopacki, na razie Tomaszewski sam. Tomaszewski do Konopackiego. 10 sekund jeszcze ma Biofarm na rozegranie tej akcji. Konopacki wchodzi pod kosz. Konopacki próbował tak ostro zagrać do Mikołaja Kurpisza, ale przejmuje Aleksandrowicz i dobrze w obronie Marcin Tomaszewski do Kurpisza. I Kurpisz szybko wyprowadza akcję Biofarmu. Kurpisz sam. Kurpisz zdobywa punkty, ale sędziowie jednak tych punktów nie uznają. Odgwizdali faul w ataku tutaj. Bardzo dobrze Łukasz Frąckiewicz zastawił Mikołajowi Kurpiszowi tą drogę do kosza, bo on rozpędzony nie spojrzał przed siebie, co skutkowało faulem w ataku. Punkty jednak zaliczone. Teraz mamy korektę na tablicy świetlnej. Te punkty zostały zaliczone i Mikołaj Kurpisz, czyli ten, który punkty zdobył, schodzi z parkietu, a wraca na parkiet Adam Metelski. Wciąż odpoczywa Piotr Wieloch, podstawowy rozgrywający. Marcin Tomaszewski jest w tym momencie na parkiecie. Aleksandrowicz. Marcin Michał Aleksandrowicz. Zagranie pod kosz. Teraz Enea Astoria tam w tym gąszczu próbuje znaleźć sobie miejsce Mateusz Bierwagen, ale nic z tej akcji nie będzie. Znowu popełniają błąd, a konkretnie faul Enea Astoria i Biofarm będzie mógł rozpoczynać spod swojego kosza. Trzeba by Biofarmowi przyznać, że gra on dzisiaj bardzo dobrze w obronie. To jest na pewno klucz do tego zwycięstwa, bo 19 punktów, które zdobyła Enea Astoria Bydgoszcz, to są przede wszystkim punkty z rzutów osobistych i z jakichś indywidualnych akcji. Biofarm Basket Poznań nie pozwala na to, aby zawodnicy z Bydgoszczy w łatwy sposób zdobywali punkty. Te błędy Bydgoszczan też biorą się z dobrej gry, to o czym właśnie mówisz w defensywie Biofarmu. Oni wymuszają te błędy drużyny Konrada Kaźmierczyka. Teraz próba z pół dystansu Patryka Gospodarka, ale próba nieskuteczna i Marcin Tomaszewski rusza z akcją Biofarmu. Tomaszewski do Mariusza Konopackiego. Michał Samsonowicz. Dwóch młodych zawodników, ale jednak Michał Samsonowicz teraz popełnia błąd kroków konkretnie. A chciałem powiedzieć, że dwóch młodych zawodników, czyli Michał Samsonowicz i Marcin Tomaszewski, rocznik 1998, są w tym momencie na parkiecie. Ta młodość Biofarmu teraz bierze górę. Ale też młodość połączona z doświadczeniem magistra Adama Metelskiego, jak już wszyscy dobrze wiemy. I teraz fantastyczny przechwyt Filipa Struskiego. I Filip Struski faulowany w tej akcji przez Michała Aleksandrowicza. Dużo tych fauli na początku tej drugiej kwarty w drużynie Enei Astorii Bydgoszcz. To już był trzeci faul w tej drugiej kwarcie i mamy jeszcze 7 minut, ponad 7 minut do końca pierwszej połowy, a więc jeszcze dwa i każdy kolejny będzie skutkował rzutami osobistymi. Może w tym chcą zawodnicy trenera Konrada Kaźmierczyka znaleźć sposób na rozproszenie Biofarmu, aby ich troszeczkę wyprowadzić z równowagi, ale wiemy wszyscy, że Przemysław Szurek teraz na pewno przekazuje swoim zawodnikom uwagi, jak jeszcze zwiększyć to prowadzenie. Prowadzenie 33-19 w 7 minut jeszcze do końca tej drugiej kwarty, czyli właściwie po 3 minutach Biofarm Basket Poznań ma już bardzo dużą przewagę. Początek tego spotkania układa się inaczej niż w pierwszej rundzie rozgrywek, kiedy w Bydgoszczy, w Artego Arenie obie drużyny zmierzyły się i wtedy pierwsza kwarta była bardzo wyrównana, bo remisowa 21-21, a drugą wysoko wygrali gospodarze wówczas, czyli Enea Astoria Bydgoszcz 19-10. Trzecia z kolei to dominacja Biofarmu, który wygrał aż 13 punktami, 22-9. Jak na razie początek i w pierwszej, i w drugiej kwarcie dla gospodarzy dzisiejszych, czyli dla Biofarmu Basketu. 7 minut i 15 sekund do końca pierwszej połowy. Biofarm ze swoją akcją. Tomaszewski.
Tomaszewski do Konopackiego. Konopacki za trzy. Czy to będzie próba skuteczna? Jednak zbiera Michał Aleksandrowicz po nieskutecznej próbie Mariusza Konopackiego. Teraz Patryk Gospodarek podał tą piłkę do Michała Bierwagena, Mateusza Bierwagena. I teraz błąd kroków Łukasza Frąckiewicza. Jeżeli się nie mylę, jest to już jego drugi taki sam błąd, ale ten błąd jest wynikiem przede wszystkim doskonałej obrony. Doskonałej obrony, którą Biofarm Basket Poznań przez pierwsze dwie kwarty na pewno może się popisać. Biofarm może spokojnie kontynuować grę. Skoro wychodzi, to należy to dalej robić. Teraz jednak nieskuteczna akcja Mariusza Konopackiego. Trochę niezrozumienie z Adamem Metelskim. I znowu szansa dla Bydgoszczan. Próba za trzy. Ale coś te trójki w drużynie Eneja Story, z wyjątkiem tej pierwszej, na początku pierwszej kwarty, nie chcą wchodzić. Jeszcze jedna szansa dla Eneja Story. Tam dobrze wchodził pod kosz Patryk Gospodarek, ale Adam Metelski zatrzymał tę akcję i piłka ostatecznie do kosza nie wpadła. Teraz zmiana w drużynie z Bydgoszczy. Łukasz Frąckiewicz zasiądzie na ławce, aby trochę odpoczął i przemyślał, a w jego miejsce z numerem 15 Mateusz Fac. Tomaszewski. Marcin Tomaszewski próbował oddać rzut, ale piłka nawet nie otarła się o obręcz. Patryk Gospodarek teraz z kontrą. I to, co nie udało się w akcji wcześniej, udaje się teraz. Patryk Gospodarek zdobywa 2 punkty. Enea Storia ma 21 punktów. Konopacki do Struskiego. Struski, być może to będzie kolejna próba za trzy. Filipa Struskiego. Filip Struski zdecydowanie tak. W tym momencie dokłada kolejną trójkę dla Biofarmu Basketu. To będzie jakaś rekordowa statystyka, myślę, w tym sezonie. Jeżeli przeanalizujemy statystyki w przerwie, to okaże się, że jest to najwięcej zapewne trójek w pierwszej połowie gry. Teraz indywidualna akcja Mateusza Bierwagena, tego najbardziej doświadczonego zawodnika po stronie drużyny z Bydgoszczy. Oni odpowiadają rzutem spod kosza na trójkę Biofarmu. Teraz dobrze do Adama Metelskiego i Metelski pod koszem. Podobnie jak Enea Astoria chwilę wcześniej, Adam Metelski również teraz wykorzystuje swoje warunki fizyczne i umiejętności. Odpowiedź za trzy. Teraz Enej Astoria, ale piłka znowu nie chce wpaść do kosza. Zbiera Mariusz Konopacki i Filip Struski. Czy znowu będzie próbował oddać rzut z dystansu? Struski jednak do Metelskiego. Metelski. Metelski jednak do Mariusza Konopackiego. Konopacki wycofał się za linię rzutów za trzy i Konopacki. Próba za trzy. Tym razem piłka jednak nie wpada. Adam Metelski teraz dobrze zbierał. Piłka wpadła w ręce Filipa Struskiego. Ograł Aleksandrowicza. Struski do Tomaszewskiego. Ten do Mariusza Konopackiego. A Konopacki dokłada kolejną trójkę w drużynie Biofarmu Basketu Poznań. Cóż za seria trójek Biofarmu. 4 minuty do końca drugiej kwarty. Biofarm prowadzi 41 do 23. A kolejna akcja Enea Story zablokowana teraz przez Biofarm Basket. Tam był faul. To był trzeci faul Biofarmu w tej drugiej kwarcie. Faul Adama Metelskiego, który właśnie skutkował tym, że Mateusz Bierwagen będzie stał teraz na linii rzutów osobistych. Jeżeli mu się uda, to Enea Astoria Bydgoszcz zdobędzie 24 i 25 punkt w dzisiejszym meczu przy 41 trafieniach Biofarmu Basketu Poznań. Jednak to jest rzut nieskuteczny, ten pierwszy. Przed tym spotkaniem Mateusz Bierwagen 51 razy skutecznie w rzutach osobistych na 81 prób. I ta druga również nieskuteczna. Dobrze zbierał tam, czy wybijał tę piłkę bardziej Filip Struski. Piłka w rękach teraz Piotra Wielocha, który powrócił na parkiet w miejsce Marcina Tomaszewskiego. Struski. Struski do Samsonowicza, ten do Mikołaja Czyża. Mikołaj Czyż pojawił się na parkiecie. Teraz Konopacki. Czy tam był fał w ataku? Być może to właśnie teraz
odgwiżdżą. Jednak faul na Mariuszu Konopackim. To będzie piłka dla Biofarmu Basketu. To będą rzuty osobiste dla Mariusza Konopackiego. To był już czwarty drużynowy faul w tej kwarcie na 3 minuty i 35 sekund do jej zakończenia. I Konopacki po raz pierwszy skutecznie 42. Jeżeli teraz odda celny rzut, no to będzie 20-punktowe prowadzenie Biofarmu Basketu Poznań. Dawno niewidziany obrazek tutaj w hali Citizenu. Piłka jednak tym razem do kosza nie wpada. Zbierają ją bydgoszczanie. Teraz Patryk Gospodarek rozgrywa do Pawła Śpicy. Ten ponownie do Gospodarka i Gospodarek. Kolejna indywidualna akcja tego zawodnika i nieporozumienia między Pawłem Śpicą, który dostał tą piłkę trochę za nisko, uderzyła go w kolano i wypadła na aut, dzięki czemu Biofarm Basket Poznań przed szansą zdobycia kolejnych punktów. Teraz spojrzałem na Konrada Kaźmierczyka. Duże pretensje ma do swoich zawodników. Szkoleniowiec Eneja Stoli Bydgoszcz tak bezradnie rozkładał przed chwilą ręce. Piotr Wieloch w akcji Biofarmu. 3 minuty do końca drugiej kwarty. Wieloch sam. Zagranie do Struskiego. Struski, kolejna próba za trzy. Ta piłka znowu znajduje się w koszu. I pokazuje teraz trójkę. Filip Struski to był trzeci celny rzut za trzy tego zawodnika Biofarmu. A na parkiecie pojawi się za chwilę Dawid Gruszczyński, czyli ten, który również w aspekcie rzutów za trzy jest bardzo dobrym egzekutorem. Czyli już wiemy, co Biofarm Basket Poznań przez ten jeden czy dwa dni przerwy ćwiczył na treningach. Na pewno były to rzuty za trzy, a teraz Michał Aleksandrowicz zdobywa 2 punkty dla Enei Astorii Bydgoszcz. I znowu bydgoszczanie zmniejszyli stratę do 20 punktów, ale to jest 20 punktów do odrobienia. Bardzo duża strata Enei Astorii, a może być za chwilę jeszcze więcej. Teraz właśnie Dawid Gruszczyński wchodził pod kosz i szczęście dzisiaj jest po stronie Biofarmu. Ta piłka do końca nie było wiadomo, czy ona wturla się do kosza. Tak się właśnie stało. Jeszcze mamy dodatkowo akcję 2 plus 1, czyli będzie jeszcze jedna próba z rzutu osobistego dla Dawida Gruszczyńskiego. I piąty faul Enei Astorii Bydgoszcz, czyli każdy kolejny będzie skutkował rzutami osobistymi, a ten rzut osobisty w wykonaniu Dawida Gruszczyńskiego oczywiście celny. Aleksandrowicz próba za trzy. Skoro wchodzi Biofarmowi, to może zacznie wchodzić także bydgoszczanom. Nie teraz, nie tym razem jeszcze. Gruszczyński do Wielocha. Być może spokojnie teraz Piotr Wieloch zdecyduje się rozegrać. Piotr Wieloch wchodzi pod kosz. Wieloch do Czyża. Mikołaj Czyż. I to był faul. Teraz Biofarm chyba słusznie gra właśnie pod te faule. Każdy faul skutkuje rzutami osobistymi. To, o czym przed chwilą mówiłaś. I tak jest również w tej akcji. Mikołaj Czyż będzie miał 2 rzuty osobiste. Jeżeli 2 wykona, no to Biofarm w tej kwarcie już zdobędzie 50 punktów. Bardzo dobra skuteczność. Pierwszy skuteczny, jeszcze jeden rzut Mikołaja Czyża. I drugi ponownie celny, czyli 50 punktów przy Biofarmu Basketu Poznań, przy 25 Enei Astorii Bydgoszcz. To na pewno jest bardzo duża zaliczka na dalszą część meczu, bo przypomnijmy, to dopiero pierwsza połowa tego meczu. A Mikołaj Czyż w tym sezonie rozegrał 22 mecze. On nie wchodzi w pierwszych kwartach, w pierwszej wyjściowej piątce, ale jest cennym zawodnikiem Biofarmu. Często zmienia Adama Metelskiego i jest coraz ważniejszą postacią Biofarmu Basketu Poznań. To jego 23 mecz w tym sezonie. I teraz Łukasz Frąckiewicz zdobywa 2 punkty, czyli 27 punktów po stronie Enei Astorii Bydgoszcz. I Piotr Wieloch. 1,5 minuty do końca drugiej kwarty. Filip Struski do Dawida Gruszczyńskiego. Gruszczyński, Mariusz Konopacki teraz. Konopacki i Gospodarek walczą o miejsce tam na parkiecie. Konopacki wycofuje do Wielocha. Muszą spieszyć się zawodnicy trenera Przemysława Szurka. Została jeszcze sekunda i Piotr Wieloch równo z tą syreną oznaczającą koniec 24 sekund, ale jednak nieskutecznie.
Mateusz Bierwagen teraz wykorzystał to swoje doświadczenie i taką indywidualną akcją próbował zdobyć punkty dla swojej drużyny. Natomiast był on faulowany i ponownie ten zawodnik przed szansą zdobycia dwóch punktów z rzutów osobistych. Być może właśnie w tym stałym fragmencie gry to będzie jakaś szansa dla Eneya Story. Nie idzie z gry, no to może właśnie po rzutach osobistych pierwszy rzut Bierwagena celny. A ten faul na Mateuszu Bierwagenie to był czwarty faul drużyny z Poznania, dlatego przy pięciu faulach bydgoskiej drużyny te cztery faule zawodników trenera Przemysława Szurka to wcale nie jest tak mało, ale do końca tej drugiej kwarty już tylko 57 sekund. A Mateusz Bierwagen jest, już mówiłem, że jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników Eneya Story Bydgoszcz, tylko starszy od niego jest jeden gracz Eneya Story, czyli Dorian Schüttenholm, a Bierwagen 3 września skończy 30 lat. Teraz czas dla drużyny Biofarmu Basketu, czas dla trenera Przemysława Szurka, pomimo tego bardzo wysokiego prowadzenia, bo aż 21-punktowego, teraz trener jeszcze rysuje jakieś warianty na te ostatnie 50, niespełna 8 sekund. Nie chcę, żeby w drużynie Biofarmu wkradło się takie zapewne, takie trochę taka nonszalancka gra i rozkojarzenie i chcę do końca ten czas wykorzystać. Skoro idzie, no to należy to kontynuować. Dokładnie tak, zwłaszcza, że to są bardzo ważne mecze i zwycięstwo, łatwe zwycięstwo w tym meczu pozwoli zawodnikom oszczędzić trochę sił na następne spotkania. Następne spotkania, które będą równie ważne jak to, jeżeli Biofarm Basket Poznań marzy o tych playoffach. No to popatrzmy na tą ostatnią minutę drugiej kwarty. Wysokie prowadzenie Biofarmu i jeszcze pewnie 2-3 akcje w tej kwarcie zobaczymy. Piotr Wieloch. Zobaczymy, czy długo będzie rozgrywać Biofarm. Czas na pewno gra na ich korzyść. Wieloch, pokazuje się Konopacki, właśnie do niego teraz piłka. Po prawej stronie jest jeszcze Dawid Gruszczyński. Konopacki, 6 sekund. Będzie rzucał Mariusz Konopacki. On jednak wchodzi pod kosz i wywalczył faul. O to chodziło zapewne Mariuszowi Konopackiemu, żeby wywalczyć tutaj faul. Tak się też dzieje i Mariusz Konopacki przed szansą zdobycia punktów z rzutów osobistych. Pierwszy celny. Mariusz Konopacki zresztą woli takie indywidualne akcje niż te właśnie rzuty za trzy. W rzutach za trzy Biofarm Basket ma swoich specjalistów, natomiast potrzebni są też zawodnicy tacy jak Mariusz Konopacki, który myli się w tym drugim rzucie osobistym, którzy potrafią zdobywać punkty z takich indywidualnych akcji. Dużo polotu w grze Biofarmu jest za sprawą Mariusza Konopackiego. Bardzo szybko grający zawodnik, dobry technicznie i na pewno bardzo wartościowy dla drużyny trenera Przemysława Szurka. Mariusz Konopacki do drużyny Biofarmu dołączył 2 miesiące temu, na początku tego 2018 roku i jest solidnym wzmocnieniem. Teraz chciałoby się powiedzieć stały fragment gry w tym spotkaniu. Łukasz Frąckiewicz, 2 rzuty osobiste, pierwszy niecelny. I drugi celny, czyli 30 punktów po stronie gości. I zmiana w drużynie Eneya Story. Wchodzi Adrian Barszczyk na parkiet, a boisko opuszcza w tym momencie Łukasz Frąckiewicz. Adrian Barszczyk 11 stycznia skończył 26 lat. Jest to rozgrywający Eneya Story Bydgoszcz. Jeszcze 17 sekund do końca tej drugiej kwarty. Dawid Gruszczyński teraz sam do Filipa Struskiego. Filip Struski. Bardzo wysoka obrona teraz Eneya Story. Czy Biofarm jeszcze zdoła oddać rzut? Do końca będzie grał Filip Struski. 3 sekundy. Musi rzucać się Struski. Struski próbuje za 3. I jest to próba skuteczna Filipa Struskiego, ależ fantastyczna seria. Już 4. trójka Filipa Struskiego. I tym akcentem Biofarm Basket kończy drugą kwartę. Nie mógł lepszym zakończyć, ale to jest bardzo znamienne dla tych pierwszych dwóch kwart. Te trójki Biofarmu. Skoro Biofarm zaczął od trójek, no to również trójką zakończył i wynik ostatecznie to 54 do 30, aż 24-punktowe prowadzenie drużyny trenera Przemysława Szurka. Na pewno Eneya Story Bydgoszcz teraz w szatni usiądzie i przeanalizuje te rzuty za trzy Biofarmu Basketu Poznań, bo jeżeli chcieliby oni myśleć o zwycięstwie w tym spotkaniu, to na pewno dzisiaj siłą Biofarmu są rzuty za trzy.
Więc trener Konrad Kaźmierczyk musi pomyśleć, jak nie dopuścić Biofarmu do zdobycia właśnie tych punktów za trzy i przede wszystkim znaleźć sposób na to, aby pokonać Biofarm Basket Poznań w obronie. Z przyjemnością zerkniemy na statystyki tej pierwszej połowy, tych pierwszych dwóch kwart. Oddamy teraz chwilę, zrobimy sobie chwilę przerwy i wrócimy na trzecią kwartę na to, żeby emocjonować się dalej tym spotkaniem. Jednym z ważnych spotkań o playoff w tym sezonie. Wracamy za kilka minut.
Wracamy ponownie do hali Citizen na trzecią i czwartą kwartę meczu Biofarmu z Eneą Astorią Bydgoszcz. W przerwie zagłębiliśmy się w statystyki tego spotkania i one są rewelacyjne w drużynie Biofarmu, zwłaszcza Filip Struski. Kapitalna forma w rzutach za trzy. Sześć razy próbował Filip Struski i pięć razy skutecznie. To jest niesamowita skuteczność w rzucie, w rzutach za trzy. Ponad 83% skuteczność za trzy. Dwukrotnie próbował także Mikołaj Kurpisz i 2 na 2. Kurpisz w ogóle jest zawodnikiem, który celnie rzucał we wszystkim aspekcie. Ma 100% skuteczność w rzutach za dwa i 100% skuteczność w rzutach za trzy. A wspomniany wcześniej Filip Struski na parkiecie spędził 20 minut. Jako jedyny gracz w tym meczu nie opuszczał parkietu. Tak jak mówiłeś o tych rzutach za trzy w Biofarmie Baskecie Poznanie, to tak ciekawostka taka, że Enea Astoria Bydgoszcz próbowała czterokrotnie i ta sztuka nie udała im się ani razu w tym meczu. Nie tylko w tej statystyce Biofarm przeważa. Enea próbuje swojego szczęścia w rzutach za jeden, czyli w rzutach osobistych 14 prób, ale tylko 8 skutecznych. Biofarm w 8 próbach 6 razy skutecznie. W każdym aspekcie gry, także w zbiórkach, Biofarm przeważa łącznie 17 zbiórek przy 14 zbiórkach Enei Astorii. Ale może trzecia i czwarta kwarta to będzie odmiana Enei Astorii. Pierwsza próba za 3, jednak nieskuteczna, zbiera Adrian Barszczyk i dobija pod koszem. Pierwsze punkty dla Bydgoszczan. Bartosz Pochocki to jest zawodnik, który rzutem za 3 otworzył punktowanie Enei Astorii Bydgoszcz na początku trzeciej kwarty. Ta sztuka mu się nie udała i teraz Piotr Wieloch indywidualnie nie trafia, ale zbiera Mikołaj Kurpisz. Kurpisz do Konopackiego. Konopacki jest Bierwagen, także blisko Konopackiego. Kurpisz zdobywa punkty przy tym rzucie. Był jeszcze faul, a więc znowu akcja 2 plus 1 Mikołaja Kurpisza. Kurpisz zdobywa 55 i 56 punkt dla Biofarmu Basketu. I jest przed szansą zdobycia 57 punktu. Mikołaj Kurpisz to jego pierwsza dzisiaj próba w rzucie osobistym i próba skuteczna. Kurpisz ma 100% skuteczność we wszystkich aspektach, czyli w rzutach za 3, za 2 i za 1. Bydgoszczanie teraz. Paweł Śpica, czyli najskuteczniejszy zawodnik Enei Astorii w tym sezonie. Paweł Śpica jak na razie przed tym spotkaniem 294 punkty tego zawodnika, 24 mecze i 19 razy w pierwszej piątce Pawła Śpicy. Teraz był faul w drużynie Biofarmu i Śpica rozpoczyna grę Enei Astorii. Zagranie tam pod kosz do Bierwagena. Bierwagena przeszkadza mu Mikołaj Kurpisz, tym razem jednak nieskutecznie, ale skutecznie z kolei Mateusz Bierwagen. Zobaczymy, czy Biofarm będzie w stanie rozegrać równe cztery kwarty. To trochę szwankowało w drużynie Biofarmu. Czasami dobrze rozpoczynał spotkanie, ale nie potrafił rozegrać ostatniej chociażby kwarty. Tak było w Lesznie. Do pewnego momentu Biofarm bardzo dobrze funkcjonował. Ta czwarta kwarta była na korzyść zawodników z Leszna. Teraz na pewno wyzwanie przed Biofarmem, żeby grać równo przez całe 40 minut. Pierwsza celna trójka zawodnika z numerem 92 Adriana Barszczyka. No to może w tej trzeciej i w czwartej kwarcie te rzuty z dystansu będą wchodzić także Bydgoszczanom. 7 minut i 40 sekund do końca trzeciej kwarty. Piotr Wieloch. Wieloch próba za 3. No i skuteczna Piotra Wielocha. Biofarm nie schodzi z tej swojej skuteczności. Biofarm gra również w tej drugiej kwarcie. Piotr Wieloch 3 razy próbował w pierwszej połowie. Raz skutecznie, to jest jego druga trójka w tym meczu. Teraz Enea Astoria pod koszem Bierwagen. Bierwagen sam i Bierwagen skutecznie. Miał przeciwko sobie aż 4 zawodników Biofarmu Basketu, ale bardzo dobrze poradził sobie Mateusz Bierwagen. Do końca meczu jeszcze 17 punktów, ale o tym może za chwilę, bo skoro przy piłce jest Filip Struski i Filip Struski rzuca za 3, no to musi być rzut skuteczny. To jest 6 rzut skuteczny Filipa Struskiego. 6 razy 3 to 18. 18 punktów w tym aspekcie gry Filipa Struskiego. Ależ skuteczność.
Odpowiedź Bydgoszczan jednak nieskuteczna. I teraz Filip Struski fantastycznie zebrał tą piłkę. Filip Struski to jest jego drugi bardzo dobry mecz, bo we Wrocławiu też Filip Struski przede wszystkim zbierał te piłki, które odbijały się od kosza. On tam bardzo dobrze zastawił ten kosz, aby tutaj zawodnicy z Wrocławia nie łapali tych łatwych punktów dobijanych przy niecelnych zrzutach. Po pierwszej połowie meczu we Wrocławiu Filip Struski miał aż 8 zbiórek w obronie. To też bardzo imponująca statystyka zawodnika Biofarmu Basketu Poznań. Kurpisz, teraz Kurpisz za 3. Piłka po obręczy, zbierają bydgoszczanie, zbiera Bartosz Pochocki. Teraz po obwodzie piłka krążyła, próba za 3, próba nieskuteczna. Zbierają zawodnicy Biofarmu, Jakub Fischer wyprowadza akcję. Tam bardzo dobrze ustawił się Piotr Wieloch, który wybił tą piłkę, którą podawali między sobą zawodnicy z Bydgoszczy. I teraz to właśnie ten zawodnik będzie rozgrywał akcję, rozegrał fantastycznie z Mikołajem Kurpiszem. Niestety ten myli się w tym elemencie gry i faulował Piotr Wieloch. To trzeci faul Biofarmu Basketu Poznań. Tym faulem chciał on nie dopuścić do zdobycia 2 punktów. Zawsze to łatwiej zdobyć punkty z gry niż z jakiegokolwiek elementu. Zwłaszcza, że to był dopiero drugi faul drużynowy Biofarmu Basketu Poznań. Ale piłka teraz dla Bydgoszczan, zagranie pod kosz. Ale nie poradził sobie tam pod koszem Łukasz Frąckiewicz i spokojnie zbiera Mariusz Konopacki. Ponad 15 minut do końca, Biofar ma 63 punkty. Jeżeli taką skuteczność utrzyma, to ten wynik będzie imponujący. Czasami takim wynikiem kończy się całe spotkanie, a tutaj już jest on na 15 minut przed końcem gry, tym bardziej, że Biofarm zbiera także piłki w ataku i to skutkuje tym, że Biofarm może kontynuować swoją akcję. Teraz Filip Struski wchodził pod kosz, wchodził nieskutecznie, ale też był tam faulowany, więc należy go usprawiedliwić, a skoro był faulowany przy rzucie, no to oznacza to kolejne 2 rzuty osobiste. Faulowany był przez Łukasza Frąckiewicza, on tam pchnął właściwie Filipa Struskiego w dół, aby nie pozwolić mu na łatwe dojście do kosza, ale zanim rzuty osobiste, to teraz czas dla trenerów, aby tutaj porozmawiali ze swoimi zawodnikami i przekazali im cenne wskazówki na te ostatnie 5 minut trzeciej kwarty. Po prawie 5 minutach tej trzeciej kwarty Biofarm również wszedł dobrze w tę trzecią kwartę. Po pierwszych dwóch kwartach miał 54 punkty na swoim koncie, teraz dołożył jeszcze kolejne 7 punktów, a Enea Astoria Bydgoszcz 9, a więc Enea Astoria na razie wygrywa trzecią kwartę 9-7, ale Biofarm utrzymuje ten dystans, nie pozwala odskoczyć i nie pozwala gonić Enea Astorii w wyniku i może grać spokojnie punkt za punkt, no to taki wynik jest jak najbardziej premiujący Biofarm Basket Poznań. A za chwilę będzie Filip Struski rzucał rzut wolny, czyli rzut osobisty i to będzie jego pierwsza próba w tym meczu. Przez pierwsze 2 kwarty tak dobrze radził sobie w rzutach za 3, rzutach także za 2, bo tam skuteczność również imponująca. 7 prób skutecznych na 8, ale jeszcze Filip Struski nie był dzisiaj na linii rzutów osobistych. Po raz pierwszy Filip Struski właśnie w tym aspekcie gry. Filip Struski dzisiaj bezbłędny, pierwszy celny rzut osobisty, pierwszy celny i pierwszy w ogóle w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, czy ta 100% skuteczność z tego elementu gry, tak dokładnie Filip Struski dzisiaj na pewno ważny punkt wśród zawodników trenera Przemysława Szurka. Odpowiedź Bydgoszczan, odpowiedź Aleksandrowicza, ale zbiera tę piłkę Mikołaj Kurpisz i piłka w rękach kapitana Piotra Wielocha. W drużynie Biofarmu na razie jest jedna zmiana względem tego ustawienia z początku meczu. Jest na parkiecie Mariusz Konopacki. On nie rozpoczynał spotkania w wyjściowej piątce. Konopacki właśnie przy piłce i zbiera piłkę spokojnie Jakub Fischer. 10 sekund do końca tej akcji. Struski za 3 i Struski skutecznie! Struski skutecznie. Kolejna trójka Filipa Struskiego.
To już była siódma trójka Filipa Struskiego, 21 punktów w tym aspekcie gry. Trudno się gra przeciwko takiemu rywalowi, trudno się gra przeciwko tak dobrze dysponowanemu Filipowi Struskiemu, ale muszą radzić sobie bydgoszczanie, odpowiadają skutecznym rzutem spod kosza i mają 41 punktów. Wieloch. Piotr Wieloch. Wieloch, zagranie do Mariusza Konopackiego, ten próbuje z dystansu, Konopacki również! A więc fantastyczna próba Mariusza Konopackiego, 71 już na koncie Biofarmu Basketu, jeszcze 29 i padnie setka w hali Citizenu. Teraz Łukasz Frąckiewicz zdobywa 2 punkty dla swojego zespołu, jest to 43 trafienie dla drużyny gości i teraz oni muszą się bardzo postarać, aby tutaj w obronie powstrzymać ten Biofarm Basket Poznań, który rozpędzony chce zdobyć jak najwięcej punktów, ale teraz błąd popełnił Filip Struski i teraz będzie właśnie piłkę rozgrywała drużyna z Bydgoszczy. W drużynie Biofarmu w międzyczasie doszło do zmiany. Na parkiecie pojawił się Marcin Tomaszewski, a odpoczywa Piotr Wieloch. Często obserwowany obrazek. Piotr Wieloch teraz będzie miał chwilę na to, żeby przyjrzeć się grze z perspektywy linii bocznej i ławki rezerwowych. Młody Tomaszewski jest na parkiecie. Teraz akcja Eneja Story. Faulował Mariusz Konopacki, grającego z numerem 15 Mateusza Fatsa. I był to już piąty drużynowy faul Biofarmu Basketu Poznań, dlatego Mateusz Fac przed szansą zdobycia 2 punktów z rzutów osobistych. Tych rzutów osobistych po stronie drużyny z Bydgoszczy jest dzisiaj naprawdę bardzo dużo. W całej pierwszej połowie tych rzutów było aż 14. Może właśnie w tym aspekcie gry będą w stanie poszukać swojej szansy bydgoszczanie. Piłka na raty i wpada po raz drugi, 45 punktów po stronie Eneja Story Bydgoszczy i Marcin Tomaszewski rusza z akcją Biofarmu Basketu do Jakuba Fischera. 15 sekund jeszcze na tę akcję ma Marcin Tomaszewski. Tomaszewski, zagranie pod kosz, tam szukał Mikołaja Kurpisza. Piłka o mało by mu nie wypadła z rąk, ale sobie poradził Mikołaj Kurpisz. Mariusz Konopacki, Konopacki za 3, zbiera ten, który rzucał, czyli Konopacki, i tak na raty, na 3 razy i w końcu skutecznie Mikołaj Kurpisz dokłada 2, 73, ma już Biofarm. Defense na trybunach, tą defensywę musi teraz przeciwstawić Eneja Story Biofarm, próbuje za 3 Bierwagen, ale była to próba nieskuteczna. A skoro Biofarm faulował, no to będą 2 rzuty osobiste. To jest to, na co na pewno mogą teraz liczyć zawodnicy Konrada Kaźmierczyka, czyli faule Biofarmu. I to, że na ponad 2 minuty i 9 sekund dokładnie mogą właśnie pod ten faul grać, bo będą mieli wtedy szansę z rzutów osobistych. Pierwsza próba skuteczna Mateusza Fatsa. Natomiast na pewno te rzuty osobiste nie są tak dobrze punktowane jak te rzuty za 3. To właśnie tymi rzutami Biofarm Basket Poznań zrobił sobie tak ogromną przewagę w tym spotkaniu i mimo, że ta skuteczność z rzutów osobistych zawodników z Bydgoszczy wzrasta, to przewaga, jaką posiada Biofarm Basket Poznań, praktycznie się utrzymuje od początku tego spotkania. I ta przewaga w tym momencie wynosi aż 26 punktów. A może będzie wynosiła jeszcze więcej. Popatrzmy na tę akcję. Mariusz Konopacki. Konopacki i Bierwagen próbował przeszkadzać Konopackiemu i próbował tym razem skutecznie. Udało się Bierwagenowi wyprowadzić z rytmu Mariusza Konopackiego, kozłującego pod koszem Eneja Story. I po tym błędzie rozpoczynać będzie Mateusz Fatz. Aleksandrowicz do Bierwagena. Pochocki, ponownie do Aleksandrowicza, ten za 3, piłka po obręczy, zbiera ją Jakub Fischer. Jakub Fischer, po prawej jest Mariusz Konopacki, on jednak zostawia piłkę Mikołajowi Kurpiszowi. Tomaszewski,
Marcin Tomaszewski, 20-letni zawodnik. On teraz próbuje za trzy, ale ta piłka nie miała prawa wpaść za nisko. Była rzucona. Zbiera ją Aleksandrowicz. Teraz Biofarm w obronie musi uważać, aby tutaj nie sfaulować zawodników z Bydgoszczy. Na pewno to oni właśnie w tych rzutach osobistych zdobywają większość punktów, bo punktów z gry jak do tej pory było niewiele. Niespełna minuta do końca tej trzeciej kwarty. Biofarm przy piłce. 12 sekund. Jeszcze Biofarm ma na akcję. Mariusz Konopacki. Konopacki zagrywa do Tomaszewskiego. Tomaszewski chodzi pod kosz i zdobywa dwa punkty. Piękne wejście Marcina Tomaszewskiego. To było trochę na zasadzie takiej rehabilitacji po poprzednim rzucie. Wtedy próba za trzy nieskuteczna, ale tym razem już jak najbardziej celnie Marcin Tomaszewski. Jeszcze 25 punktów. Biofarmowi brakuje do magicznej granicy 100 punktów. Teraz błąd kroków Mateusza, nie, Bartosza Pochockiego, właśnie ten zawodnik z numerem 11 popełnił błąd kroków, tutaj tłumaczy sędziemu, że tych kroków nie było, natomiast sędzia doskonale widział, doskonale policzył i teraz na boisku z numerem 7 pojawił się Dawid Gruszczyński i to właśnie on rozpoczął tą akcję Biofarmu Basketu Poznań. A odpoczywać będzie Mariusz Konopacki. Chwila oddechu dla Mariusza Konopackiego. Na pewno jego siły i jego umiejętności będą przydatne Biofarmowi pod koniec tego spotkania. Teraz Tomaszewski, Marcin Tomaszewski i ostatecznie gubi tę piłkę. Jeszcze 5 sekund zostało na tę akcję. Biofarm będzie musiał szybko ją rozegrać. Marcin Tomaszewski z linii bocznej. Prawdopodobnie jedno, dwa podania i rzut, próba rzutu na kosz, czy do kosza Enea Storii Bydgoszcz. Popatrzmy, Tomaszewski do Struskiego, wysoko wychodzi Dorian Schüttenholm, Struski sam, półtorej sekundy, Struski rzuca, ale piłka po obręczy jednak do kosza nie wpada. 75 do 47 po trzech kwartach tego spotkania. Bardzo dobra kwarta w wykonaniu Biofarmu Basketu Poznań. Biofarm Basket w tej kwarcie zdobył 21 punktów. I na pewno większość punktów, dokładnie 17 punktów zdobytych przez drużynę z Bydgoszczy, to bardzo duża część tych punktów to były punkty z rzutów osobistych. Rzutów osobistych, których teraz było trochę, bo Biofarm Basket Poznań tą granicę 5 fauli przekroczył już niespełna 3 minuty do zakończenia tej trzeciej kwarty, dlatego zawodnicy trenera Konrada Kaźmierczyka wykorzystywali to, że Biofarm Basket Poznań nie może faulować i prowokowali oni te faule. Skutkiem czego były rzuty osobiste, z których jak na razie drużyna z Bydgoszczy zdobywa te swoje punkty, bo troszeczkę z gry nie idzie. Tutaj zawodnicy próbują rzucać za trzy. Szczególnie próbuje Bartosz Pochocki, który w tym meczu już jedną trójkę rzucił, tą celną trójkę, ale to nie może być tak, że zawodnicy będą grali indywidualnie. Biofarm Basket Poznań pokazuje przede wszystkim akcje zespołowe i wydaje mi się, że oprócz fantastycznej obrony to właśnie to jest tym kluczem do zwycięstwa. Sędziujący to spotkanie Marek Januszonek, Tomasz Konopacki i Michał Pietrakiewicz zaprosili już zawodników na parkiet do tego, żeby obie drużyny rozegrały czwartą kwartę tego spotkania. Czwarta kwarta, zero fauli jak na razie po wszystkich stronach, więc te faule się wyzerowały i rozpoczynamy ostatnie 10 minut tego meczu. Pierwsza akcja Enei Astorii Bydgoszcz, Patryk Gospodarek. Zbierają jednak zawodnicy Biofarmu. Ileż tych zbiórek już w tym spotkaniu, i zbiórki w obronie, i zbiórki w ataku. Dzisiaj w tej statystyce, nie tylko w tej, bo praktycznie w każdym innym aspekcie Biofarm przeważa. Przeważa również w zbiórkach i w efekcie czego może rozgrywać swoją akcję. Na parkiecie pojawił się też Adam Metelski, który praktycznie przez całą tą trzecią kwartę odpoczywał. Teraz będzie on na pewno potrzebny, bo jak już mówiłeś, tych punktów do 100 punktów jest niewiele. Na pewno wszyscy chcielibyśmy, aby Biofarm te 100 punktów w dzisiejszym spotkaniu zdobył. Tym razem jednak to był rzut nieskuteczny i Enea Astoria ma piłkę. Oni będą starali się zmniejszyć ten wynik, bo myślę, że trudno będzie doprowadzić do remisu, ale na pewno będą próbowali jak najwięcej punktów w tej czwartej, ostatniej kwarcie tego meczu rzucić. Próba za trzy
przed chwilą Bartosza Pochockiego. Udało się zebrać tę piłkę Dorianowi Schüttenholmowi i on wykańcza akcję Enea Astorii. 49 Enea Astoria. Mówiłeś o tym zmniejszeniu przewagi, bo właśnie ta różnica między jedną a drugą drużyną może liczyć się w sytuacji, kiedy obie będą zajmowały nawet ósme miejsce w tej ligowej tabeli, bo przecież w pojedynku tych dwóch drużyn Biofarm Basket Poznań przegrał ten ostatni mecz właśnie z Eneą Astorią Bydgoszcz tylko jednym punktem. Dlatego w przypadku, kiedy te drużyny będą miały taki sam bilans zwycięstw i porażek, będzie się ten mecz dzisiejszy i ostatni mecz tych dwóch drużyn liczył najbardziej, to właśnie on zadecyduje o tym, kto zagra w tych playoffach. Każdy punkt jest ważny, jest o co grać do końca. Warto te piłki egzekwować, te rzuty egzekwować celnie, bo to później, tak jak mówisz, może mieć swoje odzwierciedlenie w końcowej tabeli. Na razie w tej czwartej kwarcie Biofarm jeszcze bez punktów. Biofarm dwie akcje jak na razie nieskuteczne i jedno przewinienie po stronie Biofarmu Basketu Poznań. Astoria próbuje za trzy i próbuje skutecznie. Próbował za trzy Michał Aleksandrowicz. To była celna trójka Aleksandrowicza. 50. Jednak nie, to była dwójka, czyli znowu tej trójki nie było. Tak jak na początku spotkania też wydawało się z naszej perspektywy, że to był rzut za trzy. Ostatecznie to było zweryfikowane, że rzutu za trzy nie było. Teraz trener Przemysław Szurek zaalarmowany tym, że przez dwie minuty jego drużyna nie zdobyła punktów, wziął czas i teraz może na spokojnie będzie chciał wytłumaczyć zawodnikom zagrywkę albo doprowadzić do tego, aby Filip Struski rzucił za trzy, bo to w tym meczu Biofarmowi wychodzi doskonale. Filip Struski lub Mikołaj Kurpisz, on też potrafi, może Jakub Fischer, a może po prostu wariant z Adamem Metelskim pod koszem również będzie wykorzystywany. Adam Metelski, który pojawił się na tą czwartą kwartę, może będzie właśnie więcej piłek adresowanych do najwyższego i najbardziej doświadczonego zawodnika Biofarmu Basketu Poznań. Te czwarte kwarty są bolączką na pewno Biofarmu Basketu. Oni muszą jak najbardziej postarać się utrzymać swoją dobrą grę, dobrą dyspozycję z początku tego i z większych fragmentów tego meczu. Filip Struski. Struski do Mariusza Konopackiego. Wieloch. Piotr Wieloch i Patryk Gospodarek. Jakub Fischer teraz. 10 sekund do końca tej akcji. Piotr Wieloch. Wieloch do Struskiego. Struski próbował tam zamarkować rzut do Fischera. Teraz ten rzut jest. Metelski. Sekunda do końca. Musi się spieszyć Biofarm i to już był rzut po końcowej syrenie. Adam Metelski chyba tam się nie zorientował, że brakuje już tych sekund. Miał 2 sekundy do końca akcji, a on jeszcze wycofywał piłkę do Filipa Struskiego. Ostatecznie ta akcja również nieskuteczna. 2 minuty czwartej kwarty i bez punktu Biofarm. Punkty natomiast były po stronie Enei Astorii. Patryk Gospodarek teraz do Bartosza Pochockiego i był faul w drużynie Biofarmu Basketu. Faul, który skutkował rzutami osobistymi. Kolejny raz mamy do czynienia z tymi rzutami za jeden punkt. 2 punkty to na pewno będą ważne punkty, ale już tych 2 punktów Enea Astoria Bydgoszcz w tym elemencie gry obecnie nie zdobędzie. Próbował Paweł Śpica. Kilka razy już podczas tej transmisji mówiłem, że jest to najskuteczniejszy zawodnik Enei Astorii Bydgoszcz. Śpica przed tym spotkaniem miał prawie 300 punktów, najwięcej w drużynie z Bydgoszczy, a w pierwszej połowie bez punktów, trochę niewidoczny Paweł Śpica. Teraz Adam Metelski z kolei pod koszem i były kroki Adama Metelskiego, błąd Adama Metelskiego, natomiast wracając do Pawła Śpicy, trochę brakuje Enei Astorii na pewno punktów tego zawodnika. To był ten motor napędowy w poprzednich spotkaniach. Teraz tych punktów nie ma i to może też mieć odzwierciedlenie w tym wyniku, który obserwujemy na tablicy świetlnej. A teraz podnosi się z parkietu Michał Aleksandrowicz, który ucierpiał w tym starciu z Adamem Metelskim, ale dzięki jego zachowaniu w obronie nie dopuścił do zdobycia kolejnych punktów i
Biofarm Basket Poznań już prawie 3 minuty tej czwartej kwarty bez punktu, natomiast Enea Astoria Bydgoszcz stopniowo zdobywa i zmniejsza prowadzenie Biofarmu Basketu Poznań. Jeszcze 23 punkty przewagi ma Biofarm, to jest przewaga bezpieczna, ale z każdym kolejnym rzutem celnym Enei Astorii ta przewaga będzie topnieć, więc na pewno warto zagrać skutecznie w defensywie i później wyprowadzić celny rzut. Natomiast drużynie Enei Astorii może ta drużyna kontynuować dobrą grę jak na razie z czwartej kwarty. Ale teraz nieporozumienie. Patryk Gospodarek źle podał do Bartosza Pochockiego i Biofarm Basket Poznań może przed szansą zdobycia pierwszych punktów w tej czwartej kwarcie. Piotr Wieloch. Wieloch i bardzo wysoko atakujący go Patryk Gospodarek. Na razie jednak bez faulu Gospodarek. Zagranie do Konopackiego. Konopacki ponownie do Wielocha. Jeszcze 12 sekund ma Piotr Wieloch, 10 sekund. Wieloch z pół dystansu. Wieloch nieskutecznie. Coś te rzuty w tej czwartej kwarcie Biofarmowi przestały wpadać. Kontra jednak Enei Astorii też bez punktów, ale był faul w drużynie Biofarmu Basketu Poznań. Faul był oczywiście po stronie drużyny z Bydgoszczy, teraz Biofarm Basket Poznań rozpoczyna to spotkanie, rozpoczyna rozegranie tej akcji. Na pewno to chciałeś powiedzieć i przy piłce Piotrek Wieloch. Wieloch do Mariusza Konopackiego, ponownie Piotr Wieloch. Próbował je zastawiać Adam Metelski, zagranie do Struskiego, dawno nie widzieliśmy rzutu za trzy Filipa Struskiego. Teraz jednak Struski pod koszem, Struski z pół dystansu, tam było to rzut, podanie, trudno przewidzieć. Na razie jednak był to rzut niecelny i piłka w rękach Enei Astorii Bydgoszcz. 3 minuty i 19 sekund bez punktu Biofarm w czwartej kwarcie. Piłka wciąż dla Enei Astorii. Teraz zmiana po stronie Biofarmu Basketu Poznań. Parkiet opuszcza Adam Metelski, a w jego miejsce Mikołaj Kurpisz. Może właśnie na punkty Mikołaja Kurpisza liczy teraz trener Przemysław Szurek. Metelski znowu na ławce rezerwowych. Teraz akcja Enei Astorii, próba za trzy. Próba jednak niecelna. Zbierają zawodnicy Enei Astorii, zbierał Dorian Schüttenholm, który faulował Mariusza Konopackiego i przez to Biofarm Basket Poznań spod swojego kosza rozpocznie kolejną akcję w tej czwartej kwarcie. Pocieszające dla Biofarmu Basketu Poznań jest to, że Enea Astoria jest również nieskuteczna w tej czwartej kwarcie. Rzuca wprawdzie punkty, ale każda akcja nie jest tak, że każda akcja kończy się celnymi punktami. Teraz faulowany był Piotr Wieloch. Nie, jednak faulował Piotr Wieloch. Piłka dla Bydgoszczan. Oni będą wznawiać grę za linii bocznej boiska. Obudzili się kibice w hali Citizenu, kibice Biofarmu. Defense, defense. No ta defensywa jest ważna w drużynie Biofarmu, żeby nie dopuścić Enei Astorii do celnych rzutów. Może będzie właśnie teraz celny rzut. Jest celny rzut. Jest skuteczna próba za trzy. Brawa dla Pawła Śpicy, który teraz w tym aspekcie dołożył trójkę. 55 ma już Enea Astoria. Ta przewaga Biofarmu 28-punktowa z tych trzech pierwszych kwart stopniała teraz do 20 punktów, a więc 8 punktów udało się Enei Astorii odrobić. Ale teraz z numerem 92 Adrian Barszczyk faulował. To był trzeci faul drużyny z Bydgoszczy i dzięki temu Biofarm od nowa konstruuje tą akcję i teraz znowu zabrakło tych punktów. Kto ostatni dotknął piłkę, wyszło na to, że zawodnicy Biofarmu, dlatego Enea Astoria Bydgoszcz może zmniejszyć to 20-punktowe prowadzenie, a przypomnijmy, Biofarm Basket Poznań rozpoczynał czwartą kwartę 75 punktami na swoim koncie, czyli przez te 5 minut czwartej kwarty nie zdobyli zawodnicy trenera Przemysława Szurka ani jednego punktu.
Jest to ten obrazek, który obserwujemy tutaj przez ten sezon, ta czwarta kwarta przestoju Biofarmu Basketu. Nad tym na pewno Biofarm musi pracować. Teraz pod koszem Biofarmu dobrze odnalazł się Dorian Schüttenholm, czyli ten najbardziej doświadczony 35-letni zawodnik z Bydgoszczy, i on zmniejsza jeszcze stratę do 18 punktów. Pora na odpowiedź Biofarmu. Może w tej akcji Mariusz Konopacki. Pokazuje się Mikołaj Kurpisz. Mariusz Konopacki jednak sam. Konopacki. Piłka jednak nie znajduje drogi do kosza, ale zbiera Filip Struski. 10 sekund. Piotr Wieloch być może poczeka do końca i sam zdecyduje się zakończyć tę akcję. Wieloch wchodzi pod kosz i tak się właśnie dzieje, ale jednak piłka nie wpada do kosza po tym rzucie Piotra Wielocha. Jeszcze faulował Jakub Fischer. Ta czwarta kwarta jest rzeczywiście inna niż te trzy. W tych trzech kwartach wszystko dobrze w Biofarmie funkcjonowało. Funkcjonowało nawet lepiej niż wydawać by się mogło, by powinno funkcjonować, bo tam praktycznie wchodziło wszystko. Ta czwarta kwarta to rzeczywiście jest przestój. Ale popatrzmy na ostatnie 4 minuty i 50 sekund tego spotkania. Schüttenholm, Barszczyk za 3. Ta piłka jednak znajduje się w rękach Mariusza Konopackiego i Biofarm ze swoją akcją. Wieloch. Wieloch i Barszczyk. Do Jakuba Fischera. Struski. Struski za 3. Piłka nie wpadła, ale zebrał piłkę Mikołaj Kurpisz, który był faulowany. To był faul na Mikołaju Kurpiszu i to był 5. faul Eneja Stori Bydgoszcz. Na 4,5 minuty przed końcem tego spotkania już wszystkie 5 fauli wykorzystane w drużynie Eneja Stori i 2 razy Mikołaj Kurpisz teraz będzie próbował z rzutów osobistych. Pierwszy rzut skuteczny. Jednocześnie pierwszy punkt w czwartej kwarcie. Warto odnotować, że ponad 5,5 minuty Biofarm Basket potrzebował na to, żeby oddać pierwszy celny rzut. Kurpisz jeden celny rzut z 2 rzutów osobistych. No i odpowiedź Eneja Stori. Teraz znowu będą rzuty osobiste, bo tutaj zawodnik z numerem 4, czyli Dorian Schüttenholm, zastawił się i nie pozwolił on zawodnikom z Biofarmu przeprowadzić akcji w ataku, ale widzę, że sędziowie jednak chyba nie dopatrzyli się tych 5 faulów i zadecydowani oli, że piłka będzie rozgrywana z boku. Zweryfikowali swoją decyzję też na tablicy świetnej. Pojawił się już 6 faul w drużynie Eneja Stori, jednak korekta tej decyzji i kontynuujemy swoją grę, a konkretnie Biofarm Basket Poznań. Teraz starcie pomiędzy Dorianem Schüttenholmem a Mikołajem Kurpiszem. Kogo był faul? Sędziowie orzekli, że faulował Dorian Schüttenholm i Mikołaj Kurpisz wędruje na linię rzutów osobistych. Poprzednia próba, poprzednie 2 próby Mikołaja Kurpisza zakończyły się 50% skutecznością 1-2. Ważne jest to, żeby Biofarm teraz zaczął zdobywać te punkty, czy to z rzutów osobistych, czy z akcji drużynowych, bo jak nie idzie, to niestety nie idzie. Na pewno myśleliśmy o tym, że Biofarm może przekroczy magiczną granicę 100 punktów, a tu na razie 76, już 77 trafień po stronie zawodników z Poznania. Ja myślę, że w tym momencie bardziej w głowach Biofarmu niż to przekroczenie 100 punktów jest to, żeby utrzymać tę przewagę, 20-punktową przewagę, bo to jest bezpieczna przewaga nad Eneą Astorią i w końcowym efekcie wygrać to spotkanie. Kroki teraz zrobił Mateusz Bierwagen, błąd po stronie Enei Astorii. No i Piotr Wieloch rozpoczyna grę w drużynie Biofarmu Basketu. Do końca tego spotkania jeszcze 3 minuty i 48 sekund. Bardzo wysoko wychodzą teraz zawodnicy Konrada Kaźmierczyka. Wysoki pressing teraz pokazuje ta drużyna. Oni chcą jak najszybciej odebrać piłkę Piotrowi Wielochowi. I to się dzieje właśnie. Wieloch traci piłkę, a przejmuje ją Dorian Schüttenholm. Ale szczapa teraz Filipa Struskiego. Idealnie w tempo wyskoczył i zablokował Doriana Schüttenholma. I Biofarm znowu może konstruować swoją akcję. Struski.
zostawia piłkę Fischerowi. Jeszcze 5 sekund, Fischer będzie musiał oddać rzut Struski. 2 sekundy, musi rzucać Filip Struski. Końcowa syrena zabrzmiała, ale piłka drogi do kosza nie znalazła. I ponownie Filip Struski, to jest na pewno najskuteczniejszy zawodnik po stronie Biofarmu Basketu Poznań. Mimo, że w ataku nie idzie, natomiast w obronie to już druga zbiórka z rzędu. Poprzednio taka efektowna czapa, która nie pozwoliła na zdobycie punktów i dalej 20 punktów różnicy między jedną a drugą drużyną. Ale teraz kompletnie te trójki przestały wpadać. Ta skuteczność rzeczywiście siadła, natomiast no, myślę, że celem Biofarmu jest rozgrywanie długich akcji. To możemy obserwować, to jest taki znamienny obrazek po stronie Biofarmu Basketu. Może o tym za chwilę też, bo pod koszem Biofarmu jest Dorian Schüttenholm. Kilka razy próbował, kto tę piłkę zbierze. Ostatecznie piłka wychodzi za pole gry. I teraz mamy przerwę na żądanie. Jeszcze 2 minuty 11 sekund do końca tego spotkania. Mówiłem, że Biofarm długo rozgrywa swoje akcje. Teraz w ostatnich fragmentach możemy to zaobserwować, że często w akcjach Biofarmu ten czas zmierza aż do tych 24 sekund regulaminowych na rozegranie akcji. To jest taktyka Biofarmu teraz, żeby jak najdłużej rozgrywać, nawet kosztem tego, że drużyna Biofarmu przekroczy, że zrobi ten błąd 24 sekund, że nie odda nawet rzutu, ale czas gra bez wątpienia na korzyść Biofarmu Basketu. Dokładnie tak, zwłaszcza, że przy popełnieniu błędu 24 sekund to drużyna z Bydgoszczy musi rozpocząć swoją akcję w ataku spod kosza, to zanim przedostaną się z jednej części boiska na drugą, zawsze trochę czasu zleci, natomiast w przypadku błędów czy też nietrafionych rzutów, wtedy ten zegar nie jest zatrzymywany, gdy piłka trafi w ręce zawodników z Bydgoszczy i wtedy oni mogą próbować zniwelować tą przewagę 20-punktową, to jest już chyba przewaga nie do odrobienia, ale zobaczymy, bo może teraz po stronie Bydgoszczy festiwal trójek, kto wie, natomiast Biofarm Basket Poznań przed szansą zdobycia kolejnych punktów w tej kwarcie, a przypomnijmy, Biofarm zdobył ich tylko 2 i to za sprawą Mikołaja Kurpisza z rzutów osobistych. 12 sekund do końca tej akcji, znowu Biofarm gra długo, znowu Biofarm kradnie te cenne sekundy. Filip Struski, 5 sekund, Struski teraz z pół dystansu, no i w końcu obudziła się ta skuteczność Filipa Struskiego. W końcu Filip Struski wrócił do swojej dobrej gry z pierwszych trzech kwart. 79 punktów ma już Biofarm Basket, minuta i 40 sekund do końca tego spotkania. Teraz błąd kroku Łukasza Frąckiewicza, on sam chyba nie wierzył, że znajduje się sam na linii tych rzutów za 3 punkty, troszeczkę dezorientacja i nie wiedział, co ma zrobić z tą piłką. Skutkowało to tym, że popełnił błąd kroków i Biofarm Basket Poznań znowu w ataku. Półtorej minuty do końca tego spotkania. 22-punktowe prowadzenie Biofarmu. Mariusz Konopacki w tym momencie przy piłce. Konopacki, czy sam zdecyduje się zakończyć tę akcję, ale fantastycznie wypatrzył Mikołaja Kurpisza. To było idealne zagranie pod kosz do Mikołaja Kurpisza. Ten zrobił to, co miał zrobić. Wykończył skutecznie tę akcję. 81 punktów ma już Biofarm. Jaka będzie odpowiedź Bydgoszczan? Próba za 3 Pawła Śpicy. Teraz na raty jeszcze próbowali tę piłkę dobijać, m.in. Adrian Barszczyk. No ale faul na Jakubie Fischerze. A skoro faul, no to będą rzuty osobiste. Jakub Fischer już zmierza w kierunku linii rzutów wolnych i on będzie 2 razy egzekwował swoje próby. A na parkiet powraca z numerem 12 Adam Metelski. Oprócz niego na parkiecie jest też Dawid Gruszczyński, Marcin Tomaszewski, Mariusz Konopacki i wykonujący rzuty osobiste Jakub Fischer. Pierwsza próba skuteczna Jakuba Fischera. Ta przewaga znowu wzrasta, wzrosła do 25 punktów. I Jakub Fischer, druga próba nieskuteczna i niespełna minuta do końca tego meczu, więc jeszcze pewnie 2 akcje i to spotkanie się zakończy. Akcja Eneja Story, próba za 3 i piłka wpada po rzucie Pawła Śpicy. To była już druga celna trójka Pawła Śpicy w tej czwartej kwarcie.
trochę tych punktów na koncie tego zawodnika przybyło. Teraz Biofarm prostymi środkami przedostał się pod kosz Eneja Story, konkretnie Mariusz Konopacki. Oddał nieskuteczny rzut, ale jednak był przy tym rzucie faulowany, co oznacza, że Mariusz Konopacki będzie miał jeszcze dwie próby. Faulował Mateusz Fac. Jest to czwarty indywidualny faul tego zawodnika, dlatego przy piątym faulu będzie on musiał opuścić parkiet. Po pierwszym rzucie Mariusza Konopackiego piłka jednak nie wpada do kosza, będzie miał jeszcze szansę na to, żeby poprawić. I tak się właśnie dzieje. Mariusz Konopacki zdobywa 83. punkt dla Biofarmu Basketu Poznań. Pół minuty do końca tego meczu. Bartosz Pochocki. Pochocki sam. Zagranie teraz do Łukasza Frąckiewicza. I jeszcze Mateusz Fac i zdobywa spod kosza punkty dla Eneja Story. I Mariusz Konopacki teraz szybko przetransportował piłkę na połowę gości i będzie konstruował akcję. 10 sekund, ostatnia akcja Biofarmu Basketu Poznań. Tomaszewski, Samsonowicz do Konopackiego. 2 sekundy, Konopacki już nie będzie próbował. Konopacki zostawił tę piłkę i brawa teraz kibiców zgromadzonych w hali Citizen. Brawa za to zwycięstwo, za 21-punktowe zwycięstwo. Któż by się spodziewał tak łatwego meczu, tak łatwej przeprawy dzisiaj Biofarmu Basketu z Eneą Astorią Bydgoszcz. Spodziewaliśmy się wyrównanego meczu, a okazało się, że Biofarm zyskał bardzo dużą przewagę na początku i tę przewagę skutecznie dowiózł do końca tego spotkania. Ostatecznie wygrywa 83-62. Tak naprawdę wyrównana była tylko ta czwarta kwarta, w której Biofarmowi nie szło tak jak drużynie z Bydgoszczy przez całe dzisiejsze spotkanie. Na pewno zwycięstwo cieszy, bo Biofarm Basket Poznań dalej może walczyć o to, aby w tych rozgrywkach play-offach zagrał, bo przecież to jest cel Biofarmu Basketu Poznań na ten sezon. Na pewno wszyscy chcielibyśmy zobaczyć Biofarm w roli zawodników, którzy rozegrają trochę więcej meczów niż to było przewidywane. Jest to zwycięstwo o tyle bardziej cenne, że zwycięstwo odniesione nad drużyną, która jest bezpośrednio przed Biofarmem. Biofarm, wygrywając teraz z Eneą, wyprzedza tę drużynę w tabeli i będzie mógł przeskoczyć o jeden szczebel wyżej. Biofarm kolejne swoje spotkanie rozegra 7 marca w Kutnie z Polfarmexem o godzinie 18, a w hali Citizen Biofarm Basket pojawi się po raz kolejny 10 marca w sobotę w spotkaniu z ZK Mondoral Nysa Kłodzko. A za dzisiejszy mecz dziękuję już cała ekipa Radia Meteor. Karolina Szajek, która dzisiaj była operatorem, program realizował Kamil Malicki, a ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Basia Wrotniewska i Sebastian Kierzek. Do usłyszenia.